Nie bądźcie gadatliwi jak poganie, przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii. I to nie są, to słowo być gadatliwym, czy potem wielomóstwo, nie chodzi tutaj koniecznie o to, że nasze modlitwy nie mają trwać długo. Owszem, to zakłada fakt, że jeśli chcemy, by modlitwa była tylko mówieniem naszym, tylko mówieniem do Pana Boga, to może się okazać, że już za chwilę nie będziemy mieli czasu, żeby Go słuchać. Więc to rzeczywiście jest modlitwa niezbyt idealna, jeśli tylko gada jedna strona, a druga strona, czyli w tym wypadku Pan Bóg, nic nie może powiedzieć. Ale tu być może chodzi jeszcze o coś ciekawszego, bo to porównanie do pogan zdaje się, że odnosi się do ich sposobu modlitwy, który zakładał wymienianie imiona rozmaitych różnych bóstw, bożków, których no, poganie mieli całą masę, całe mnóstwo. I kiedy się modlili, to te imiona wypowiadali, no, mając nadzieję, że w końcu trafią na któregoś bożka, który odpowie, który coś tam zrobi, coś spełni. A bogowie byli różni, no, od rozmaitych rzeczy, od deszczu, burzy, słońca, grzybów, prawda, od urodzaju. No więc do każdego z tych znanych sobie bożków wysyłali modlitwę, czyli wymieniali jego imię. I z tego się robiła cała rzeczywiście taka potężna lista. Ale to było raczej troszkę tak, jakby czytać książkę telefoniczną, bez znajomości osób, bez jakiejkolwiek relacji z tymi osobami, tylko licząc na to, że może nawet nie tyle, że coś tam się otrzyma, ale że przynajmniej jakoś się udobrucha to bóstwo, bo na przykład nie ma deszczu, albo właśnie leje strasznie i za chwilę będzie powódź, więc modlimy się wymieniając te różne imiona bożków, no, licząc na to, że jakoś to zadziała. I Pan Jezus mówi, nie, ale modlitwa nie ma jakoś tam zadziałać. To nie ma być wypowiadanie jakiejś ilości tekstu z nadzieją, że w końcu coś tam trafi. Ja bym tutaj też pił do takiego biegania od modlitwy do modlitwy, od poszukiwania modlitwy skutecznej. Tak nieraz, no, już wspominaliśmy o tym niekiedy przy okazji innych rozważań, że no, mamy pokusę szukania modlitwy, która jest działająca. Tak? Nieraz jest gdzieś w internecie taki nagłówek, że to jest modlitwa, jeśli będziesz jej używać, to na pewno się spełni to, o co prosisz. Tak jakby się miało to spełnić z powodu jakości słów, które wypowiadasz, albo z powodu intonacji twojego głosu. To można ten przykład może trochę arogancki podać, ale w taki sposób to lepiej byłoby już nauczyć papugę takiej modlitwy. Niech ją klepie cały czas, non-stop dziennie, no to może rzeczywiście coś tam się nam spełni, prawda? Ale nie na tym polega modlitwa. Rolą modlitwy nie jest załatwienie sobie czegoś u Pana Boga, bo czytamy wyraźnie, że Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba, zanim go jeszcze poprosicie. Gdyby nie było tutaj słowa Ojciec, no to okej, moglibyśmy się jeszcze zastanawiać, ale jeśli jest to słowo zakładające relację, a tym bardziej, jeśli on jest ojcem, znaczy ja jestem dzieckiem, więc dziecko nie ma tego wszystkiego, co do życia potrzebuje i nie jest w stanie sobie na to zarobić. No, nie potrafi sobie zorganizować, po to ma właśnie rodzica, po to ma ojca, więc jeśli Bóg decyduje się być moim ojcem, bo to, że on jest ojcem, a ja jego dzieckiem, to nie jest mój pomysł, to nie ja to zrobiłem, to jest jego pomysł i jego dzieło, no więc jeśli on te relacje w ten sposób poustawiał, że ja jestem dzieckiem, czyli kimś z samej nazwy, z natury słabym, bezradnym, nierozumiejącym też często, no to znaczy, jeśli on wie, czego mi potrzeba i gdyby mi tego nie chciał dać albo w ogóle nie dał, no to dziękuję bardzo za takiego Ojca, za takiego Boga. Więc jeśli on wie, czy mamy napisane, że on wie, czego nam potrzeba, zanim go poprosimy, to już zakłada to fakt, że on chce to nam dać. Zatem modlitwa nie jest tym, mam na myśli techniczną stronę modlitwy, czyli słowa, jakie wypowiadamy, czy sposób, jaki je wypowiadamy, no nie jest to warunek, żeby coś otrzymać. Raczej modlitwa, nie będąc sposobem zdobycia czegoś u Pana Boga, jest sposobem bycia z Nim, jest sposobem spędzania z Nim czasu, sposobem czy nawiązywania, czy budowania relacji, czy świętowania już relacji, którą się zawiązało, cieszenia się nią. I zawsze, kiedy traktujemy modlitwę jako coś innego, to być może ona staje się pewnym ciężarem dla Pana Boga. Pewnym,
nie chcę powiedzieć rozczarowaniem, bo to byłoby takie traktowanie Pana Boga zbyt po ludzku, no ale coś takiego mi się w głowie rodzi, właśnie w tym kierunku myśl, że Pan Bóg prawdopodobnie oczekuje, że my będziemy traktować modlitwę troszkę inaczej niż sposób robienia zakupów, zdobycia sobie jakiegoś towaru u Pana Boga. I potem, kiedy Pan Jezus mówi nam, jeśli się wy za tym, kiedy się modlicie, mówcie tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Ta wersja Mateusza jest troszkę dłuższa niż wersja, którą parę miesięcy temu sobie rozważaliśmy, ale tu chcę się zatrzymać tylko właściwie na dwóch rzeczach. Po pierwsze, kiedy modlimy się przyjdź królestwo Twoje, to ten zaimek jest kluczowy. On wydaje się być rzeczą banalną, prawda? No bo czyje to, przepraszam, miało być królestwo? Królestwo Boże z samej nazwy jest Pana Boga, ale kiedy dodajemy to określenie królestwo Twoje, to ono jest po to, żeby przypomnieć nam, że to królestwo nie jest moje. A co za tym idzie, że nie ja jestem królem. A to nie jestem. A to przepraszam, bo wiele razy myślałem, że jestem jednak. No i tak się też zachowywałem jako król. Często jako król, który zgubił gdzieś koronę, ale w końcu królem jest, prawda? No więc się mnie należy to i tamto i siamto. A tutaj ta modlitwa ustawia nas w odpowiedniej pozycji do Pana Boga, który jest królem, który jest szefem, władcą, dyrektorem, stworzycielem. No jest kimś na pewno ponad, kto jest ponad mną. Więc trudno, żebym rościł sobie prawo do tego, żeby było po mojemu, jeśli on jest królem, a ja nie. Więc to mi przypomina, że jeśli modlę się o przyjście Jego królestwa, no to wyznaję przede wszystkim Jego jako króla. A to wyznanie jest zawsze bardzo mocne, bo choć oczywiście tutaj jesteśmy na początku Ewangelii, natomiast na końcu Ewangelii Łukasza, pamiętamy, jest moment, kiedy Pan Jezus jest już ukrzyżowany i jest ukrzyżowany w towarzystwie dwóch łotrów i jeden z nich mówi: Panie, pozwól mi przyjść do Twojego królestwa, nie zapomnij o mnie, pamiętaj o mnie, kiedy będziesz już u siebie, jako król w Twoim królestwie. Więc wyznanie Jezusa jako króla, zwłaszcza w cierpieniu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie widać korony Pana Jezusa, nie widać Jego chwały, to jest zawsze modlitwa, powiedziałbym, przepotężna. To jest jakieś echo Ojcze Nasz. Prawdopodobnie ten łotr na krzyżu nie słyszał tej nauki Pana Jezusa, jak się modlić. No ale jednak w praktyce to jakoś stosuje, troszkę po swojemu, ale wiemy, że ta modlitwa jak najbardziej została wysłuchana. I druga rzecz, niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak w niebie. Oczywiście to nie w tym znaczeniu, że w niebie będzie tak, jak jest na ziemi, tylko zupełnie odwrotnie. Tak, jak jest w niebie, czyli tam, gdzie panuje Pan Bóg, gdzie nie ma już, jak Apokalipsa nam mówi, łez, cierpienia, krzyku, płaczu, smutku, nie ma już nocy. Więc niech tak będzie też na ziemi. Niech Twoje królestwo, Twoja chwała, Twoja moc objawi się tutaj na ziemi. A modlimy się też o to, szczególnie teraz w kontekście wojny na Ukrainie. To jednak pojawia się to pytanie, jeśli prosisz, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, to super, bo to chcielibyśmy, żeby tak było, prawda? Żeby Pan Bóg panował, żeby wola Boża pokonywała zło, zatrzymywała przemoc i w ogóle. Ale tu pytanie jest na początek ważne, czy Ty pełnisz wolę Pana Boga? Bo jeśli modlisz się o to, żeby ona spełniała się w jakichś sytuacjach, na przykład szukasz pracy, czy kupujesz nowy dom, albo planujesz gdzieś tam wyjechać na stałe i tak się zastanawiasz, jaka jest wola Boża, co Pan Bóg by tutaj chciał, żebym zrobił, to i modlisz się, żeby w tym, co zrobisz, żeby była wola Pana Boga, to trzeba pamiętać, czy robisz to do tej pory, czy szukałeś woli Pana Boga do tej pory. Czy nie jest tak, że stosujesz sobie tylko tę sztuczkę chwytania się woli Bożej, kiedy nie wiesz, co zrobić, a chcesz, żeby było fajnie, żeby było dobrze, żeby ten wybór był jak najlepszy. No dobrze, no ale to jest pewien proces, to jest, trzeba się tego uczyć praktykując. Jasne, że to nie będzie zawsze nam wychodziło, bo jesteśmy bardzo przywiązani, bardzo kochamy własną wolę, ale jeśli przynajmniej będziemy mieli poważną intencję, żeby szukać woli Pana Boga, żeby także ją pełnić, no to ta modlitwa
też staje się modlitwą mocną. Niech będzie Twoja wola. To zresztą też troszkę nam wychodzi pod koniec, kiedy mówimy i wybacz nam nasze przewinienia, tak jak my to robimy wobec tych, którzy zawinili wobec nas. Tak i tutaj, niech będzie Twoja wola, no bo pragnę sam ją pełnić, bo ja sam daję przestrzeń w moim sercu Twojej woli. Zacznij, Panie Boże, od mojego serca, bo ja chcę być Tobie całkowicie posłuszny. I to ta modlitwa, której uczy Pan Jezus swoich uczniów, dając im słowo, które, jak widzimy, wypełnia się, to jest też pewne wyzwanie, ponieważ Słowa Bożego nie widzimy, trudno nam je zauważyć, widzimy jego skutki, a pierwsze czytanie mówi nam, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają. Swoją drogą dzisiaj tu w Rychwałdzie właśnie padał śnieg, także Słowo Boże jest w ogóle lepsze niż prognozy pogody. Prorok Izajasz lepszy niż pogodynka, przynajmniej dzisiaj. Ale to też jest pewne pokazanie, że jasne, że łatwiej widać nam zmiany atmosferyczne, ten deszcz, ulewę, śnieg, niż Słowo Boże, ale jest to zaproszenie do tego, żebyśmy używali wiary. I także w modlitwie, kiedy modlimy się, nie tylko modlą się nasze usta, nie tylko wychodzą z nas dźwięki, wypowiadane słowa, ale modlimy się wiarą, czyli ufając, że kiedy staję do modlitwy, to staję wobec mojego Ojca, tego, który mnie stworzył, tego, który mnie wychowuje i tego, który ostatecznie przyjmie mnie do domu, kiedy przyjdzie czas.